I dzień dobry, w niedzielę 8 października. My nasz dzień zaczęliśmy od włączenia lodówki, która prawda, wczoraj była dostarczona. Nie jest nowa, jest używana, to dzięki Andrzejce Łukaszowi. Ją kupiliśmy w dobrej cenie. Także pierwszy raz mamy taką z panelem tutaj sterowania na drzwiach. I tutaj taki bajer, że sobie możemy wodę lać bezpośrednio ze drzwi już zimnej. A starą lodówkę tutaj zostawiliśmy koło śmietnika i już jej nie ma. W ciągu nocy zniknęła. A my niedzielę sobie spędzimy troszkę na farmie dyniowej. Tu jest parking, a gdzieś tam jest ta farma. Gdzieś tam. I dzisiaj jest święto dyni, tak Agnieszko? Święto dyni pani mówiła, mają być jakieś atrakcje dla dzieci, więc zobaczymy. Tutaj jest wejście, a tu się kupuje chyba bileciki, jakieś wstępy, tak? Tam się wchodzi. Mamy takie sprawy, wielkie dynie. Jest kolejka do czegoś. Tutaj Patryś dosiada takich dyni. Tu mamy wóz. Wszędzie dynie, wszędzie stoiska z dyniami. O, jest piesek jakiś tam. To był nie pasażer. Rajka się ucieka. Patrz, tutaj łapie bańki. Tutaj Patrz się huśta na kumiku. A tu jest coś a la piaskownica, ale z ziarem kukurydzy. A tu nie? A tu mamy takie pole dyniowe. Farmę dyniową. Tam Patryś już pobiegł. A tutaj Patryczek jest za kierownicą takiego oto ciągnika chyba do zbierania tych dyń. Miał słuchawki, ale zdjął i się bawi. Tu sobie Patryk skacze po słomie z dyniami. O, bam. A tu jest taka ramka, można sobie zrobić zdjęcia. Tu Patryś razem z ukraińskimi dziećmi się bawi. Poszedł w kukurydzę. Tutaj Patryś próbuje obierać kukurydzę. Mechanicznie. Proszę bardzo, Patryś tutaj dosiadł konia, dosiadł i zsiada już. Oj, mały, nie wpadł w kukurydzę. A, ciężko będzie wejść. Super miejsce dla dzieci. Tutaj Patryś biega, szaleje. To czekaj, Patryś. Spina się. Tu masz drabinkę, popatrz. Coś dla miłośników pedałowania. Jeszcze raz panoramkę. Patryś jeszcze tutaj z Agnieszką na rowerze. Sobie dzwoni na dzwoneczku. A Agnieszka tutaj z Patrysiem jeszcze w takim siedzą aucie na pace. Razem z dyniami. No, ciężka. O, Patryś próbuje dźwigać dynię, ale. Będziemy rzucać teraz dynią, tak? No, no rzucaj. To są kręgle. Patryś rzuca dynią w kręgle. Brawo. A Agnieszka tutaj bardzo chce mieć zdjęcie przy... To są damy i wieśniaczki. To ty robisz za damy czy za wieśniaczkę teraz? No, chyba za damy. Tutaj można kupić sobie dynie. Są takie ozdobne. Są też inne. Wszystkie są takie same. Różne odmiany.
dym. Patryś już siedzi tam. Tam się ciągnie. O. Tutaj mamy jakiego rodzaju są wtedy. Zmniejsz ten zapach. Hejo, to jest w ogóle tablica interaktywna. Hejo, to jadynia. Hejo, to jadynia. Hejo, to jadynia. Bananowa? Hejo, to jadynia Polar Beer. To ja wyjątkowa dynia bananowa. Mój słodki miąż będzie idealny do zapiekanek. Tu mamy takie dynie ozdobne. Jeszcze mamy takie dynie. To robimy drugie kółeczko. Ja tutaj stoję w kolejce. Tu mam między innymi ciasto dyniowe i dyniowe lato. I to chyba weźmiemy właśnie. To są aktywności dla dzieci. To Agnieszka ma już ciasto dyniowe. A to są baloniki dyniowe takie. Tu jeszcze takie sprawy dla Agnieszki, tylko dzisiaj nie ma chwilowo. Tu mam tą kawusię dyniową. Latę. Tutaj Patryś też tam je. I tu Agnieszka, co ty masz jeszcze? Coś takiego. Jeszcze Patryś ma właśnie taki dyniowy balon. Tutaj są animacje, zabawy dla dzieci, można sobie potańczyć. Tu można kupić jeszcze właśnie miody, świeczki, znacznie droższe niż u Agnieszki. Te same świeczki co u Agnieszki, tylko 2-3 razy droższe i miody tak samo. Patrzysz tam swoimi ścieżkami chodzi. Tu widzę wszyscy na niebiesko. Tu jeszcze taka fotka. Farma dyniowa, modlica. Tutaj Patryś jeszcze podziwia zwierzątka. Tutaj są króliczki. Patryś zerwał trawkę dla króliczka. Tutaj go karmi. Już biegnie po następną. Tutaj Patryś się bawi w tej piaskownicy, ale piaskownicy, gdzie jest kukurydza zamiast piasku. Tu patyczek z Agnieszką. Za półkiem takiego sprzętu. O, Patryś nie dosięga nóżkami do pedałów, ale się stara. Już wie, że trzeba naciskać na pedały, bo ma swoje autko, teraz to wie, jak to działa. My nie pojedziemy, wiesz, bo to za bloko nie ma kluczyka. O, brawo! Patryś rzuca dynią w puszki. I jeszcze huśtawka. To Patryś ma się taki wiatraczek z kurą. No dobrze, to już ostatnie ujęcie na pole dyniowe. I zaraz wychodzimy. A to są nasze dynie, które kupiliśmy właśnie i ozdobne i do jedzenia. Tutaj przed nami jest Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Właśnie tam jedziemy na mszę świętą. Wracamy z tej farmy dyń, z tego święta dyń, bo to święto dyni podobno dzisiaj. Patryczek tam tutaj śpi. Celowe będzie po prawej stronie.
tu jego balonik. W bagażniku mamy worek dyń. Fajnie było święto dyń, chociaż przez chwilę myślałem, czy to nie święto Ukrainy. Połowa to obywatele Ukrainy, także chyba się wojna skończyła, bo nie wiem, no, poborowych mnóstwo. Także tak. No ale nic, zajeżdżamy tutaj i pójdziemy na mszę świętą. No i tutaj jesteśmy przy tym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w oddali kościół świętego Jana Pawła II. Zimno się zrobiło, więc jeszcze tutaj czekoladę z mlekiem sobie zapodamy. Tu mamy jeszcze chwilę czasu, więc sobie zwiedzimy te kaplice w dolnej bazylice, które są. Już tu kiedyś byliśmy, ale przejdziemy się jeszcze raz. Są wystawy fotograficzne i inne rzeczy. Są poszczególne kaplice. Tutaj są kolejne kaplice. A tu jeszcze na chwilkę do kaplicy siostry Faustyny wejdziemy. Już wracamy z kościółka. I jedziemy do domku.